Msza Święta na rozpoczęcie Wielkiego Postu to msza święta połączona z obrzędem posypania naszej głowy popiołem. Ten obrzęd ma nam uświadomić kilka bardzo ważnych spraw w naszym życiu. Na początku powiedzmy sobie to, z czego bierze się ten popiół. Ano bierze się ze spalania gałązek, którymi wiwatowaliśmy, to znaczy witaliśmy Chrystusa poprzedniego roku w Niedzielę Palmową. I tak jak te gałązki spopielone, zwęglone, przypominają nam o tym, że nie wystarczy Pana Boga chwalić tylko ustami, wzywać Go pięknymi hymnami, być do Niego przywiązanym deklaracjami. A dzisiaj trzeba sobie uświadomić, że Wielki Post, że ten wyjątkowy czas to coś więcej niż tylko taki zwykły zapach. W Wielki Post człowiek musi włożyć przede wszystkim swoje serce. Ci, którzy witali Pana Jezusa w Niedzielę Palmową, tak naprawdę wielbili Go tylko ustami, ale ich serce milczało. Albo może trzeba powiedzieć, że ich serce tak naprawdę było obojętne. I my dzisiaj musimy siebie zapytać, ile w nas jest tej modlitwy ustami, a ile jest modlitwy sercem. Jaka jest ta moja modlitwa? Czy jest to tylko słowne deklarowanie? Deklamowanie pacierza? Recytowanie hymnów, psalmów, modlitwy różańcowej? Czy jest to rzeczywiście rozmowa z Panem Bogiem? Rozmowa serca z sercem. I to jest ta pierwsza rzecz, która uświadamia nam się, kiedy widzimy na tacy ten właśnie proch. Uświadamiamy sobie i poddajemy refleksji nasze życie. Jakie ono jest? Jaka jest ta moja relacja z Panem Bogiem? Czy ona jest czysto deklaratywna? Czy ona jest rzeczywiście relacją serca? Ale ten popiół uświadamia nam kruchość naszej egzystencji, naszego życia. Każdy z nas uczestniczył kiedyś w pogrzebie. Jest taki moment, kiedy kapłan posypuje trumnę ziarnkami piasku. I ten piasek, tak jak ten proch, ma nam uświadomić, że tak naprawdę nasze życie jest chwilą. Nieważne, czy odmierza się je z zegarkiem w ręku, czy z kalendarzem na ścianie. Tak naprawdę nasze życie jest nicością. Tak naprawdę nasze życie jest chwilą. Ale trzeba sobie też dzisiaj uświadomić, że ta garstka prochu, która po nas pozostanie, będzie przez Pana Boga kiedyś wskrzeszona. Na powrót ta garstka prochu nabierze życia. I tak naprawdę dopiero wtedy zacznie się to nasze prawdziwe życie w obecności Pana Boga. Ta garstka prochu, tak niewiele, Pan Bóg swoją mocą kiedyś ożywi. I ten popiół symbolizuje także czas pokuty, czas nawrócenia. Pan Jezus daje nam trzy konkretne sposoby
tego, aby to serce oczyścić. Modlitwa, post i jałmużna. Każda z tych czynności porządkuje nasze życie. Modlitwa odnosi nas do Boga. Post do siebie samego. Jałmużna do drugiego człowieka. I teraz nasze zadanie na Wielki Post to oczywiście po raz kolejny odkryć piękno modlitwy. Odkryć wartość postu. I odkryć także miłość jałmużny. Chcielibyśmy otworzyć dzisiaj nasze umysły i nasze serca na Chrystusa. Na Jego Słowo, które zawsze niesie nam jakąś naukę. Chcielibyśmy także otworzyć się na drugiego człowieka. Bo Wielki Post, który ograniczyłby się tylko do modlitwy, do wyrzeczenia, a nie obejmowałby jałmużny, a więc odniesienia do drugiego człowieka, tak naprawdę zamyka nas na Pana Boga i na samego siebie. Prośmy Pana Boga o to, ażebyśmy z wiarą przyjęli ten proch na nasze głowy, ażeby On uświadomił nam naszą kruchość, naszą słabość, naszą przemijalność, ale także to, że kiedyś Pan Bóg nas wszystkich wskrzesił do życia wiecznego.